Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Drużyna WKK gościła w Prudniku, gdzie najpierw rozbiła Asseco Gdynia 95-44, następnie rozgromiła ekipę gospodarzy MKS-u 80-36, by w ostatnim meczu minimalnie ulec Polonii Warszawa 73-75. Sukces końcowy jest i o to w tym przypadku oczywiście chodziło. Gracze wrocławskiego Śląska byli natomiast organizatorami turnieju półfinałowego i byli pierwszego dnia bardzo gościnni, przegrywając z Wisłą Kraków 65-69. W kolejnych dwóch meczach pokonali MKS Dąbrowa Górnicza 82-76 oraz TKM Włocławek 75-58, dzięki czemu zapewnili sobie awans do dalszych gier. W spotkaniu, które oglądamy między Śląskiem a MKS-em, błysnął Jakub Musiał, zdobył aż 28 punktów. Do najlepszej piątki wrocławskiego turnieju trafił właśnie zawodnik Śląska. W niej znaleźli się też Marcin Rachelski i Jan Rerak z Wisły Kraków, Rafał Komenda z TKM-u Włocławek oraz Mateusz Szczepiński z MKS-u Dąbrowa Górnicza. Oprócz drużyn ze stolicy Dolnego Śląska w finale zagrają jeszcze Biofarm Basket Junior Poznań, Rosa Radom, Polonia Warszawa, Górnik Wałbrzych, Trefl Sopot oraz Wisła Kraków. Turniej finałowy zostanie rozegrany od 6 do 10 maja. Wciąż nie znamy miasta gospodarza. Decyzja ma zostać podjęta jeszcze w tym tygodniu. Wrocławscy kibice chcieliby mocno, by najlepsze drużyny zjechały do naszego miasta. To z pewnością zwiększyłoby też ewentualne szanse naszych na końcowy sukces. Czy uda się ściągnąć czołowych koszykarzy U18 do Wrocławia? Podobno nasze miasto nie stoi na straconej pozycji. Walka działaczy jednak trwa. Nowe centrum skłosza Redeco. www.redeco.pl. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.